Jak wygląda metabolizm konopi w naszym ciele? I teraz nie wiem czy tu chodzi też o metabolizm tego jak przyswajamy to przy spalaniu, ale to tak od razu rzucę. Kiedy zjadacie konopię, to nie jest to samo kiedy je palicie. Kiedy palimy konopię, no to THC się przekształca w THCA. I, I to tyle, i sobie leci. Ale kiedy zjadamy THCA, już aktywnione przez dekarbonyzację konopi, rośliny. Mamy thc które przyswajamy i w naszej wątrobie jest to przerabiane na inną substancję. THC w wątrobie przechodzi w przechodzi w gdzie, czy, ile, co niweluje THC Metabolizm THC odbywa się w wątrobie, gdzie rozkłada się na ponad 80 metabolitów, czyli małocząsteczkowych związków. Najpotężniejszymi produktami są THC, są, są 11-OH-THC, tak zwany hydroksy THC. Zawiera działanie psychoaktywne, ale znacznie mniejsze niż THC, THC-COOH. Kurde, nie, to nie jest to. Nie pamiętam, jak ta substancja się nazywa, i szybki Google mi nie pomógł. Ale co musicie wiedzieć, to to, że to THC, które jest przerobione przez naszą wątrobę, jest ze 3-4 razy mocniejsze niż to, co jest, powiedzmy, poprzez spalanie tworzone. Dlatego też ludzie, jak zjedzą ciaska, to o tyle bardziej tripują, albo o tyle bardziej zmęczeni się czują, bo ta to, to substancja działa na nich dużo mocniej. I. E... To jest taka mała uwaga, że jak będziecie kiedyś planowali sobie jeść ciastka czy coś takiego, to pamiętajcie, że to zadziała mocniej. I ktoś by powiedział, że o, spalisz joint, to się najarzasz bardziej niż jak zjeść ciastko z jednego grama. Ale nie, jakby jak już robicie żarcie, to raczej z dużych ilości, i dlatego trzeba na to uważać. Bo się wydaje, że ciastko takie sobie zjem. A w ciastce jest powiedzmy 2,5 grama zioła, więc jakby. <laughs> no nie jest. Nie, twójcie, twoje ciało nie jest do tego przyzwyczajone, jeżeli zazwyczaj palisz sobie Joyta 03. <laughs> o dołki. No to zobaczmy, jak działa ten metabolizm. <laughs> A nie, to nie ten artykuł. Tutaj. Jak przebiega metabolizm konopi? Jak kanabinoidy działają w naszym ciele? Jakie etapy przemiany chemicznej zachodzą? Sprawdź. Po spożyciu medycznej marihuany większość kanamidoidów kanabido z konopi około 80-90% zostaje wydalone z organizmu w ciągu 5 dni. Reszta kanamidoidów metabolizuje się stopniowo w ciągu 67 dni. Kadeją to są ponad 2 miesiące. Jak wygląda metabolizm konopi? Mimo tego, że większość kanabinoidów opuszcza organizm w ciągu 5 dni, niektóre z nich pozostają w organizmie przez dłuższy czas i są metabolizowane powoli. Dlaczego? Etapy me metabolizmu konopi. Metabolizm leków nie odbywa się wyłącznie w wątrobie, chociaż jest to organ odgrywający kluczową rolę w tym procesie. Poszczególne etapy metabolizmu zachodzą w każdej tkance organizmu. W przypadku metabolizmu konopi sytuacja wygląda podobnie. Hmm. Pierwszy etap metabolizmu inicjowany jest przez enzymy oksydacyjne, które dodają cząsteczki tlenu do składników leku. Na tym etapie powstają związki, które często są przeznaczone do wyeliminowania z organizmu, jednak stanowią one niewielką część metabolitów. W drugim etapie zmodyfikowane związki przechodzą przez kolejną serię reakcji chemicznych, w wyniku których przyłączają się do nich kolejne cząsteczki. W tej fazie biorą udział enzymy transferazy lub UGT. Cokolwiek to znaczy? A chuj, sprawdźmy, nauczmy się czegoś. Enzymy, transferazy lub UGT. Eee, co to jest glukuranidacja? To nie to. Dobra, może same te enzymy. O, klasa enzymów klasyfikujących reakcję przeniesienia grupy chemicznej lub e, atomu z jednej cząsteczki na drugą. Aha, okej, okay, czyli enzymy przenoszące cząsteczki z jednej do drugiej. Tyle mi wystarczy. To umożliwia rozpuszczenie metabolitów w wodzie i ich wydalanie z organizmu wraz z moczem. O proszę. Czyli to są enzymy, które nam wyciągają e, brudy do siśków. <słuch> Jak kanabinoidy stają się aktywne w ciele? Chociaż wyroby z konopi są oznaczone na opakowaniach z zawartością THC i CBD, w rzeczywistości zawierają prekursory tych kanabinoidów, w postaci kwasów. Dopiero po od, odgrzaniu, wytwarzane, podgrzaniu, kurwa, tak jak powiedziałem, tak, przy spalaniu, no w sumie podgrzaniu, bo jest waporyzacja też, wytwarzane są, właśnie, to też ludzie nie, 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 nie wiedzą, jak palisz, to to ciepło, które powstaje, już ci jakby waporyzuje zioło, które masz jakby za tym, co się pali. To też jest ciekawe, dlatego jak kurwa, jak mnie zawsze denerwowało, jak moi znajomi, jak się paliło jointa w parę osób, gościu bierze bucha, daje kolejnemu i tym kolejny od razu, każdy jak największy, jak najwięcej buchów. Kurwa, poczekaj, daj mu trochę przygasnąć temu jointowi, weź bucha znowu, niech on się rozpali na nowo, właśnie, niech ta waporyzacja tam będzie podtrzymywana. Kurwa, spokój się! <śmiech> <śmiech> nie, nie palcie, na, jakby jak, na, jak, na szybkość jointa. Ale żeby każdy Bóg to był właśnie rozpalanie jointa. Wtedy będzie więcej po prostu Kanabidoidów z niego wyciągniecie. E, Okej, okay, sorry, zgubiłem się teraz, gdzie to jest. E, pod, podgrzaniu wytwarzane są aktywne substancje nazywane postacią neutralną. Prekursory THCA i e, e, CBDA mają pewne lecznicze właściwości, ale różnią się w działaniu od docelowych kanabidoidów, na przykład THCA Wskazuje działanie przeciwzapalne, neuroprotekcyjne i przeciwnowotworowe, ale nie wywołuje typowego dla THC stanu odurzenia. Hmm, to ciekawe. Myślałem, że thc to po prostu aktywna forma THC. Ho! Nie wiem, czy to źle rozumiem, czy źle czytam, czy tu jest źle napisane, ale no dobra, ciekawe. Dalej. <laughs> Wynika to z faktu, że THCA ma mniejszy dostęp do ośrodku układu nerwowego ze względu na obecność grupy karboksylowej oraz prawdopodobną niemożność przekształcenia się w THC wewnątrz żywego organizmu. A, czyli to jest na odwrót, że to ma THCA i przekształca się w THC pod wpływem temperatury. Okej, okay, przepraszam za mój błąd, poprawiam się. Na odwrót. Źle zapamiętałem w związku z tym THCA może w przyszłości okazać się bardziej pożądanym składnikiem medycznej marihuany niż tetrahydrokanabinol. Czym jest de dekarboksylacja i z nią łączy metabolizm i co z, i co z nią łączy metabolizm konopi? <laughs> Proces aktywacji substancji leczniczych w konopi nazywamy dekor, dekarboksylacją. A, to jest to, co ja wcześniej po prostu źle powiedziałem, De, dekarbonyzacja jak chyba powiedziałem, chodzi, chodzi o to, żeby oddzielić właśnie węgiel od tego. W większości przypadków przychodzi do niej w trakcie palenia lub waporyzacji suszu konopnego. Warto jednak pamiętać, że związki kanabinoidowe mogą ulec przemianom również pod wpływem światła i utleniania. To ma duże znaczenie w kwestii przechowywania produktów konopnych. Efektem dekarboksylacji jest powstanie aktywnej formy kanabinoidów takich jak THC lub CBD. Choć w niektórych przypadkach postaci kwasowe tych substancji mogą być bardziej korzystne dla pacjentów, to jednak zasadniczo to formy neutralne wykazują większe efekty lecznicze. Dlatego też pewnie się każe waporyzować, a nie zjadać po prostu albo palić ją. Marihuana w formie doustnej. W przypadku stosowania marihuany w formie doustnej konieczne jest przeprowadzenie procesu dekarboksylacji, aby zneutralizować kwasowe postaci THC i CBD, bo dopiero wtedy mogą być y, przetworzone w naszej wątrobie. Bez tego procesu spożywanie nie powoduje efektu psychoaktywnego. Chociaż to czasami jest pożądaną właściwością, może również wpływać na ograniczenie leczniczego działania marihuany. Kwasowe postaci kanabinoidów są również mocno niestabilne. Dlatego ważne jest, aby mieć świadomość tych różnic podczas wyboru odpowiedniego produktu konopnego. Planowany sposób przyjmowania medycznej marihuany jest ściśle związany z, możliwo, z możliwymi do uzyskania efektami. Dokładnie. Dlatego jeśli nie zamierzasz podgrzewać marihuany, będziesz spożywać nieaktywne formy kanabidów wymienione w składzie produktu. Metabolizm kanabidoidów. Poniższy opis przedstawia podział całkowitego metabolizmu kanabidoidów konopnych. W, na dwie fazy. Faza pierwsza: utworzenie 11-OH-THC. W tej fazie cząsteczki tlenu i wody przyłączają się do poszczególnych związków. W przypadku THC e, prowadzi to do utworzenia 11-OH. E, 11 nie, to raczej nie jest to, który jest e, odpowiedzialny za uspokajające i psychoaktywne działanie tego kanabinoidu. Badania wskazały, że poziom, jeden, że poziom 11 OH THC jest niższy u osób palących marihuanę niż u tych, którzy spożywają ją doustnie. Jest to związane z faktem, że większa ilość THC dostaje się do wątroby z układu pokarmowego niż z układu oddechowego. Okej, okay. dużo więcej zakładam. Druga faza. W pierwszej fazie dochodzi do utworzenia tego 11 OH THC związku odpowiadającego za działanie psychoaktywne THC. Następnie w drugiej fazie dochodzi do wydalenia substancji z organizmu w tym celu do THC-COOH dodawana jest cząsteczka glukuronidu, co yy, ułatwia wydalanie substancji z moczem i kałem. Około 80-90% kanabidoidów. kanabidoidów Org opuszcza organizm w ciągu 5 dni od spożycia medycznej marihuany. Z tego 65% jest wydalane skałem, a 20% z moczem. Niektóre z metabolitów konopis powstają w tkankach i są uwalniane stopniowo. To sprawia, że THC może być wykrywalne w organizmie nawet przez kilka tygodni. Cały proces metabolizacji <laughs> pozwala na wyczerpanie korzyści z kanabinoidów i zapobiega ich nagromadzeniu w tkankach. To czyni konopię bezpieczną substancją leczniczą w wielu właściwościach. O wielu właściwościach. Podsumowanie. Zrozumienie procesu metabolizmu konopi ma znaczenie podczas doboru odpowiedniego produktu konopni, konopnego i sposobu jego przyjmowania. Pozwala to na uzyskanie pożądanych efektów terapeutycznych oraz minimalizację negatywnych skutków ubocznych. Warto wiedzieć, że kanabinoidy w produktach konopnych początkowo występują w postaci kwasów, które stają się aktywne dopiero po podgrzaniu. Proces ten nazywa się dekarboksylacją. Zrozumienie tego mechanizmu jest kluczowe dla wyboru i stosowania medycznej marihuany w celu uzyskania oczekiwanych efektów leczniczych. Jeśli chciałbyś odbyć konsultację ze specjalistą w tej dziedzinie, koniecznie odwiedź naszą zakładkę Kliniki Konopne. Znajdziesz tam najlepszych lekarzy w swojej dziedzinie. Okej, okay, mała reklama na koniec. Wrzucę oczywiście tutaj linki do tych artykułów, żebyście mogli sobie zajrzeć. widweek.pl Ok, zobaczmy jeszcze czas.